Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. To ta audycja dzisiaj jest nagrana dosyć nietypowo, ponieważ jest nagrana mikrofonami binauralnymi. A dlaczego? Dlatego, że będę pokazywał, prezentował Państwu sprzęt stereofoniczny. No i postanowiłem, że tak powiem, żeby Państwo mogli dobrze ten dźwięk sobie zapamiętać, żeby go wiernie odtworzyć, to właśnie tych mikrofonów użyję. To nie są jakieś profesjonalne urządzenia, to jest produkcja jednego z naszych tutaj tyflopodcasterów. No, niektórzy może powiedzą, że są takie albo inne, ale to już inna kwestia. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Dzisiaj pokażę Państwu radioodtwarzacz, tak to można nazwać, albo radioodbiornik Sennheiser SRD-230. Dlaczego ten model? Dlatego, że zachwyceni byliśmy wspólnie tutaj i nie tylko zresztą. Zachwycona była redakcja i nie tylko. Zachwyceni byliśmy odbiornikiem Sennheiser SRD-215. SRD-215 był to kieszonkowy odbiornik, który naprawdę mógł wiele, a był, że tak powiem, malutki i niepozorny. Tutaj mamy do czynienia z urządzeniem nieco większym. Sennheiser SRD-215 był zasilany na baterię. Sennheiser SRD-230, czyli model wyżej, jakby jest zasilany na prąd i na baterię. Jest zasilany na prąd 220 V i 4 baterie R14. To zasilanie jest, że tak powiem, wymienne, tak? Czyli albo, albo. Albo zasilamy na prąd, albo na baterię. I teraz, co otrzymujemy w pudełku? Ja wezmę pudełko i to jest pudełko od tego sprzętu. O, tutaj mamy stropiany, w stropianach mamy ten sprzęt zapakowany. Mamy w ogóle, jak otworzymy pudełko, które jest pudełkiem tekturowym i takim zaczepianym na taki języczek, więc łatwo to sobie otworzyć. Gdy otworzymy to, z wierzchu wita nas instrukcja obsługi, zapieczętowana w foliowy woreczek, po czym wyciągamy tutaj z stropianów dwóch Sennheisera odbiornik i pod tym mamy jeszcze kabel sieciowy. To wszystko jest w takim oto pudełku zapieczętowane. Ja pudełko odłożę. Gdy mamy już nasz odbiornik, ja powiem tak, odbiornik to 182 mm długości, 92 mm grubości. Dlaczego tylko tyle? Ponieważ odbiornik jest okrągły. Może inaczej, to jest taka bryła, która jest kółkiem, ale które jest z przodu spłaszczone. Jakby. Więc można powiedzieć, że można pokusić się o to, że jest to po prostu elipsoidalne. Jest to po prostu kształt elipsoidalny. Nie jest to elipsa, nie, ale jest to elipsoidalne. Ja bym może powiedział, że jest to takie trochę jajko. Można by takie... No, można by jeszcze porównać, nie wiem, czy Państwo widzieli Discmeny. Niektóre Discmeny, szczególnie te słabsze, miały tył taki płaski, a przód bardziej zaokrąglony. I to właśnie jest coś takiego. Na wierzchu mamy od góry, mamy rzucającą się w dotyk rączkę. W instrukcji nazwano, że jest to rękojeść. Ja się uśmiałem, jak to usłyszałem. Natomiast no, jest to rączka, taka półkolista, wydająca taki właśnie dźwięk. To jest taki plastik.
Można łatwo ją podnieść, bo jest specjalne wyrzeźbienie tutaj do tej rączki. Koło niej jest antena teleskopowa, która składa się z 5 członów i tak się ją rozkłada. Ona tu ma swoje miejsce. Antena jest obracalna w pełni wymiarów. Z tyłu urządzenia mamy 2 gniazda jeszcze. Z lewej strony gniazdo AUX, trzymając urządzenie do siebie, czyli a z prawej strony gniazdo słuchawek. Kiedy trzymamy urządzenie do siebie? Urządzenie trzymamy do siebie wtedy, kiedy mamy właśnie antenę nie z przodu, jakby nie przy sobie, tylko jakby oddaloną od siebie, tak? Bo antena musi być oddalona troszeczkę, żeby nie wprowadzać jakichś problemów z odbiorem. Więc tak to wygląda. Z tyłu jeszcze mamy lekko po lewej stronie gniazdo sieciowe 240 V, tradycyjna sieciówka. Na dole urządzenia, na spodzie mamy baternik, przykrywa od baterii, która trzyma się za pomocą naklejki, naklejki bezpieczeństwa. Baterie są podłączane przy pomocy zwykłej sprężynki, bez problemu, zwykły sprężynek, czyli do sprężynki płaskie, tutaj do czubka. Minus, bez problemu można to, sposób jest tradycyjny, nie ma jakichś zawiłości. Tak jak mówię, na naklejce bezpieczeństwa trzyma się pokrywka od baternika. Ta naklejka jest dosyć solidna, na niej są, ja w tej chwili ją zamknąłem, tą pokrywkę, na niej są pokazane wszelkie instrukcje bezpieczeństwa, one są w kilku językach tutaj wypisane, między innymi w polskim. Dodam, że instrukcja także jest w języku polskim, oprócz innych języków też, którą dostaniemy z Sencorem, właśnie SRD230. No i teraz lewa i prawa strona urządzenia, to mamy głośniki. Urządzenie SRD230 jest urządzeniem stereo. Tak, jest to urządzenie stereofoniczne i tym się różni od SRD215 na przykład. Ale nie tylko, ale nie tylko. I teraz góra urządzenia. Sama góra, na górze, idąc od rączki w dół, mamy po lewej stronie gniazdo USB. Możemy tutaj wpiąć pendrive. A koło, zaraz koło tego mamy gniazdo karty, mamy slot karty SD. Dużej karty SD, to nie jest karta microSD, tylko karta SD, więc jeżeli chcemy używać karty microSD, należy użyć adaptera. Pod tym mamy dość duży wyświetlacz, no, wokół którego są przyciski. Może zacznijmy od przycisków po lewej stronie. Mamy 3 przyciski. To są przyciski takie, które... Ja może włączę, o. To są przyciski, które to są takie tak zwane dotykowe, ale one, o, to są takie przyciski. Je można wybacać, natomiast one są takie wciskane, tak jak słychać. O właśnie. To są właśnie takie te mikro przyciski. I tutaj jest przycisk skanowania od samej góry po lewej stronie. Tudzież play, pauza, to jest ten sam przycisk w zależności od trybu. Pod nim jest przycisk mute i tutaj nie ma znaczenia w jakim trybie, ale taki przycisk mute sobie tutaj jest. I na dole jest przycisk function albo mode, który służy do przełączania różnych trybów. Nim się przełącza między radiem, między odtwarzaniem z karty SD, między odtwarzaniem z USB, między wejściem AUX, bo Sencor SRD230 może być także głośnikiem na przykład do komputera. Można to wykorzystać. Później mamy kluczowy przycisk dla radia, czteropozycyjny, to jest, on jest na samym dole urządzenia, to jest taki przycisk, to jest takie kółko,
które jest takie luźne i ono niestety jest, ono może nam stwarzać troszeczkę problemu, ponieważ ono nie ma żadnych wypustek gdzieś z góra, dół, lewo, prawo. Trzeba po prostu tego się zwyczajnie nauczyć. Bo to jest tak samo takie dół, góra, lewo, prawo. O. I to naciskamy na dół kółka, mamy ciszej, naciskamy na górę, to łatwiej chodzi, mamy głośniej, naciskamy w lewo, w prawo, też odpowiednie funkcje robimy tym, że kółkiem, tak można to nazwać. No i po prawej stronie mamy kolejne trzy przyciski, po prawej stronie wyświetlacza i są to album plus, preset plus, album minus, preset minus i wyłączanie razem, włączanie power razem z przyciskiem sleep. Będę tłumaczył, o co chodzi, bo jest to takie troszkę zawiłe. Powiem tylko, że Sencor ma możliwość chodzenia na karcie SD po folderach na przykład. I to już jest cały Sencor SRD230. Pozwolę teraz włączyć urządzenie do prądu. O, uruchomiłem urządzenie, to znaczy włączyłem je do prądu. Na wyświetlaczu ukazało się 00, ponieważ urządzenie ma dwa alarmy. Ma zegar, ma dwa alarmy i w ogóle jest takie on i on. Natomiast powiem szczerze, nie będziemy się zajmować budzikami. Ja pokrótce to opiszę, ale dlaczego? Te budziki są dla osób niewidomych totalnie niedostępne. Je się ustawia w stanie czuwania, czyli w stanie, w którym teraz jest Sencor po włączeniu. No i niestety tylko tak można to zrobić. Można ustawić zegar, można ustawić dwa alarmy, można się budzić albo brzęczkiem, albo dźwiękiem z karty SD, albo dźwiękiem z radia, albo dźwiękiem z USB, albo jeszcze takim dźwiękiem sencorowym. Niestety to wszystko jest niedostępne dla nas i dlatego ja nie mogę tego zaprezentować. Szkoda, trudno. Ale zajmijmy się tym, co mogę Państwu pokazać. Aby uruchomić urządzenie, naciskamy trzeci przycisk od góry, po prawej stronie wyświetlacza. Naciskamy i nie słyszymy w tej chwili nic. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili uruchomił nam się nasz odbiornik w trybie USB. USB CAT, tak jest napis na wyświetlaczu. Swoją drogą dosyć dużym, acz nie wiem dlaczego tak skąpym, no ale cóż. I żeby włączyć radio, należy przejechać ręką w lewą stronę i nacisnąć raz przycisk trzeci na dole, ale po lewej stronie. Przycisk tylko wtedy, kiedy zakończymy protest głodowy, na spełnienie tego postulatu. Ja sobie to pozwolę ściszyć. Nasza propozycja, właśnie słyszymy program radiowy. Ja sobie rozłożę antenę, rozciągnę. I teraz powiem tak. Przycisk właśnie ten trzeci od dołu, czyli function po lewej stronie, przełącza nam między USB i tutaj AUX-em, ale o AUX-ie będzie troszkę później. No i radio. I teraz w zależności od tego, ile nam Sencor wykryje tutaj źródeł, z których może odtwarzać, tyle się pojawi nam możliwości przełączania. Aby je wyłączyć, bo to też jest ważne, należy nacisnąć i przytrzymać, to jest bardzo ważne, trzeci przycisk od góry po prawej stronie, ten, który włączaliśmy, tylko należy go nacisnąć i przytrzymać. Co teraz uczynię? I wyłączyliśmy radio, a w sumie przełączyliśmy je w stan czuwania, w stan standby, bo cały czas nam się wyświetlacz świeci i pokazuje nam zegar. No bo radio ma dwa alarmy i budzik, który można sobie ustawić. Co się stanie, gdy podczas grania radia nacisnę
przycisk, którym go wyłączałem, czyli trzeci przycisk z prawej strony od góry. Uruchomimy wtedy funkcję sleep. Co to znaczy? Że możemy sobie, że radio może nam się wyłączyć po określonej ilości czasu. I odlicza to radio, obojętnie jak to zrobimy, od 90 minut. Czyli włączamy radio, załóżmy. Włączam przyciskiem trzecim po prawej stronie od góry, czyli przycisk sleep. Power sleep. I teraz chcę ustawić funkcję sleep na określoną, na przykład na 10 minut. Więc co robię? Naciskam krótko ten sam przycisk, ale krótko, nie przytrzymuję. Tylko naciskam. 90 minut, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, wyłączone. Zawsze po włączeniu radia będziemy mieli 90 minut. I tutaj możemy sobie za każdym naciśnięciem odliczać, ile nam, po jakim czasie ma się radio wyłączyć. Po co to jest? Ja to wyłączę na razie. To jest po to, że są ludzie, którzy lubią przy radiu zasypiać. No i na przykład chcą zasnąć, no to zasną przy tym radiu, ale chcą, żeby już potem to radio nie grało i wiedzą, że no, za godzinę, jak im radio będzie grać, to oni zasną i będzie dobrze. Więc nastawiamy sobie sleep na 60 minut i wiemy, że po 60 minutach radio nam się wyłączy, a my będziemy smacznie sobie spać. Albo jeżeli chcemy sobie powiedzieć, że no, my chcemy, aby radio nam się wyłączyło za 10 minut, no bo to nam wtedy powie, że mamy już przestać słuchać, tylko mamy się zająć czym innym. No więc też możemy nastawić sobie taki jakby timer na 10 minut i mamy. Także tak działa funkcja sleep. Tutaj włączamy radio przyciskiem właśnie trzecim od góry, licząc, a pierwszym od dołu. Przyciskamy. I teraz chcemy, aby wyszukać stację. Więc do tego będzie nam służyło kółeczko. W górę naciskamy górną część kółeczka. Mamy głośniej. Naciskamy dolną część kółeczka. Mamy ciszej. Naciskamy prawą część kółeczka. Chodzimy po częstotliwościach. Naciskamy lewą część kółeczka. Wracamy do częstotliwości, do danego programu. Ale chcemy wyszukać następny program. I nie chodzi sobie tak po tych częstotliwościach, tylko chcemy no, następny silny. No to przytrzymujemy prawą część kółka. Spuszczamy. To się nie udało. Też się nie udało. Też się nie udało. Cały czas nam coś wyłapuje. O właśnie. Znalazł następną stację. O, znalazł właśnie muzykę klasyczną. Mam nadzieję, że to stereo jest tutaj słyszalne z tych głośników. Na następną stację chcemy, to przytrzymujemy prawą część kółeczka. I mamy. No ale załóżmy, że chcemy pójść na łatwiznę i chcemy wyszukać wszystkie stacje, którą da radę złapać. No bo nie chcemy tak szukać kółko po stacji, stacja po stacji. No to w tym momencie przyda nam się przycisk pierwszy od góry, po lewej stronie, przycisk skanuj. Naciskamy i przytrzymujemy przycisk skanuj. I puszczamy. No i teraz właśnie słyszymy, jak nam tutaj
skanuje Sencor stację. On tutaj widzi jakieś właśnie jakieś takie na tych szumach rzeczy. O, właśnie, on sobie to przeskanuje. Widzi cały czas to jakieś... O, następne rzeczy. Czekam, aż sobie przeskanuje. Dodam, że w radiu nie można wyłączyć funkcji stereo. Próbowałem na wszelkie sposoby. Myślałem, że znajdę jakiś skrót, ale nie znajdę, bo go nie ma. Jak dotknę anteny, to słychać taki lekkie 50 Hz. Dlaczego, nie wiem, ale tak jest. Właśnie Sencor sobie zeskanował wszystkie częstotliwości. No i teraz, aby iść po tych częstotliwościach do przodu i do tyłu, muszę użyć przycisków pierwszego i drugiego z prawej strony, czyli album plus, album minus, preset plus, preset minus. Ja jeszcze powiem, że Sencor może maksymalnie zapamiętać do 50 stacji na UKF-ie, no i do 99 tracków może przewijać. Do 99 folderów może przewijać, może znaleźć na karcie. I teraz pokażę, jak działa tutaj album. Tutaj mamy te martwe stacje. O! Ale już będzie lepiej. Pierwszy. Drugi. Proszę. Tak przełącza stację Sencor. Także... Tak samo możemy się cofać drugim przyciskiem. On jest trudniej naciskalny. Tak, na odpuście wzięliśmy to do szkoły. Po odpaleniu na lekcji WF-u chcieliśmy to wszystko zgasić. Kolega wrócił do toalety i no niestety wtedy wyleciał w powietrze. Kolega do biletu miesięcznego zamiast swojego zdjęcia złożył zdjęcie Lenina. 45. Dzień będzie trwał 10. No dobrze. I... Wyłączymy na razie. No i tak się obsługuje radio. Natomiast Sencor ma jeszcze oprócz tego odtwarzanie z karty SD i z pendrive'a. I za chwilę to zaprezentuję. Włączę w tym celu urządzenie raz jeszcze. Odezwało nam się radio. Jak powiedziałem, urządzenie korzysta z karty SD. Nie microSD, tylko z karty SD. I karta ta może mieć pojemność nawet 32 GB. Przetestowałem, działa. Czy działają 64? Nie wiem, nie mam. Nie posiadamy takiej karty u nas w naszym laboratorium redakcyjnym. Po włożeniu karty nie usłyszymy tutaj żadnego kliknięcia po włożeniu karty SD. Usłyszymy też nic po włożeniu kart, po włożeniu pendrive'a. I jak słuchamy radia, to dalej go słuchamy. Żeby uruchomić odtwarzanie z karty bądź pendrive'a, musimy użyć przycisku Function, który jest trzecim przyciskiem po lewej stronie. Ja jeszcze powiem, że drugim przyciskiem po lewej stronie jest przycisk Mute. On działa zawsze jako Mute. I po prostu możemy sobie dźwięk wyciszyć. O. Tak sobie to wymyślił producent. Naciskam przycisk Function. I włączyło nam się USB. Włączyło nam się USB. Naciskam przycisk Function jeszcze raz. Włączyła nam się karta pamięci. Może... O, zwiększyłem. No i wróciliśmy do radia. Z powrotem wrócę na USB.
bo taka jest kolejność. Najpierw jest USB. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli tylko włożoną kartę SD, to tylko nam będziemy mieli kartę, tak? Jak będziemy mieli USB, to będziemy mieli tylko USB. Ale ja pokazałem sytuację, gdzie mamy i włożone, i to, i to. Ja wrócę teraz do... Tutaj można sobie folderami chodzić przyciskiem właśnie od presetów, czyli pierwszym i drugim po prawej stronie koło wyświetlacza. Możemy sobie chodzić właśnie po folderach. No i teraz możemy sobie chodzić po piosenkach przy tym właśnie kółkiem prawo-lewo. Proszę. Jak naciśniemy, możemy sobie przewinąć i na wyświetlaczu pokazuje nam się, że nam się przewija piosenka, ale nie mamy podglądu. Bardzo różnie się zachowuje ten odbiornik. Dlaczego? Dlatego, że czasami urwie nam piosenkę, a czasami nie. Ale zachowuje się w miarę poprawnie. Na pewno lepiej niż odtwarzacz w radiach Dartela. Przynajmniej w radiu RD70 i RD60. Żeby nie było. Tutaj troszeczkę widać na wyświetlaczu uciekający czas piosenki, natomiast odbiornik nie pokazuje nam ani tytułu, ani artysty. Nic z tych rzeczy. Ale zaraz się skończy, bo tu już widzę upływający czas. Tak przy okazji gra to urządzenie. I zobaczymy. Czy? Nie. Niestety, ale jak widzimy po tych dźwiękach, w tej chwili urządzenie czyta pliki WAV. Ja powiem tak, urządzenie czyta pliki WAV, MP2, MP3. Także, no, formatów jest więcej niż jeden. Natomiast urządzenie nie potrafi przełączyć się samodzielnie z karty na pendrive i odwrotnie. No, niestety, a tak dobrze to nie ma. Co jeszcze? Urządzenie potrafi powtarzać dany utwór lub dany folder. Aby powtórzyć sobie dany utwór, musimy przytrzymać przycisk właśnie, który w tym trybie działa jako play albo pauza. Musimy go przytrzymać dłużej. I wtedy nam się pojawi... O, spróbujmy. Czy nam zadziała? Ja pozwolę sobie zastopować. Urządzenie posiada coś takiego jak powtarzanie. Można powtórzyć jeden utwór lub cały folder. Aby to osiągnąć, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Function. Ten przycisk Function, albo Mode, jak nazwać, wyboru, przycisk wyboru, czyli trzeci od góry, z lewej strony, on nam przy krótkich naciśnięciach właśnie robi przełącza między kartą, radiem i tak dalej. Natomiast jeśli chcemy powtórzyć i wejść w tryb repeat, naciskamy go i przytrzymujemy. Za chwilę to Państwu pokażę. Uruchomię utwór przyciskiem pierwszym od góry, play, ale cofnę się do jakiegoś właśnie krótkiego. O właśnie, choćby tego nawet. O właśnie. Naciskam przycisk Function, przytrzymuję, puszczam i cały czas mi w tej chwili będzie odtwarzało ten plik. Jest to plik, stary plik od odtwarzacza Winamp.
cały czas to nam odtwarza. I teraz, żeby tego się pozbyć, muszę nacisnąć i przytrzymać przycisk function. Trzymam. Puszczam. Teraz nam się nie przestawiło, bo ten przycisk jest, ten plik jest w folderze Winamp i to jest album i tak samo nam powtarza, ale naciśnijmy jeszcze raz przycisk function i przytrzymajmy. I już nam będzie grał normalnie utwory, którym, o proszę bardzo, nie ma problemu. Tutaj fragmenty, ja przesuwam kółkiem w prawą stronę. Czasami, o na przykład tutaj, o właśnie, urywa niestety, czasami urywa nam początki. Trzeba to powiedzieć sobie jasno i prosto. Chcemy przejść na kartę SD, naciskamy przycisk function, krótko. I to już jest na karcie SD, takie gotujące się nagranie, ale żeby nie było, może to nagranie takie ciekawostka. Urządzenie jest głośne dosyć. Siła głośników to 3 W. Nie jest to jakoś bardzo, ale wystarczy. Urządzenie nie ma tylu, nie ma takiego ładnego basu. No, gra z ładną górą. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Zobaczymy, jak to będzie słychać. O, proszę. Ale trąbka była słyszana z prawego głośnika. To znaczy, że wszystko jest jak najbardziej poprawne. Przełączę się na radio. Teraz chcę sobie przejść do innej stacji. Sobie nacisnę. I przytrzyma 3 sekundy. Próbowaliśmy dyscyplinować redaktora Maternę, potwierdza. O. Żeby załączyć stereo, stacja musi być naprawdę dosyć silna. No tutaj wziąłem bardzo silną stację. Przytrzymujemy prawą część kółeczka, aż usłyszymy następną stację. Można tak też szukać. Albo po presetach. Oprogramowanie Państwu opisałem tych presetów. Wyłączę naciskając przycisk power, ale go przytrzymując jednocześnie. Wyjmę już nasze testowe egzemplarze. Radio jest bardzo przeciętne. Jest typowo konsumenckie, można by tak nazwać. Nie mogę powiedzieć, że jest bardzo złe też. Ale niczym specjalnym się nie wyróżnia. Tak, proszę Państwa, niczym specjalnym się nie wyróżnia. Złapie to, co ma złapać, nie złapie słabiutkich stacji. Tutaj niestety, tutaj, jeśli chodzi o czułość, kolega SRD-215, Senkor SRD-215 jest zdecydowanie lepszy. Ja bym powiedział, że nawet Koliber Eltroski jest zdecydowanie lepszy. Jeśli chodzi o pendrive'a i kartę microSD, tutaj, znaczy nie microSD, tylko jeśli chodzi o pendrive'a i kartę SD, tutaj wszystko się ładnie trzyma, nie ma żadnych problemów, jeśli o to chodzi. Wszystko jest jak najbardziej tutaj, no to tego nie wyjmiemy tak przypadkowo. To trzeba wyszarpać, żeby kartę SD wyciągnąć. To trzeba wyszarpać tak samo pendrive'a ze slotu. Jeszcze słówko o stanie czuwania urządzenia i jak włączyć budzik. No to ważne. Ja tylko powiem pokrótce, nie będziemy tego robić, bo jest to niedostępne. Ale aby włączyć budzik, należy w trybie wyłączonym, czyli w stanie czuwania, nacisnąć i przytrzymać przycisk function, czyli trzeci od dołu po lewej stronie,
I wtedy wejdzie nam w tryb zegara nasze urządzenie. Następnie tym kółeczkiem na dole tutaj, lewo, prawo, góra, dół, ustawiamy sobie 12 lub 24. Następnie zatwierdzamy przyciskiem pierwszym od lewej strony, czyli przyciskiem skanowania i playa, i pauzy. Po czym, jak zatwierdzimy, to przechodzimy do następnego trybu, ustawiamy sobie godzinę, lewo, prawo. Zatwierdzamy przyciskiem właśnie pierwszym od lewej strony i potem ustawiamy minuty. Tak samo zatwierdzamy i mamy ustawiony zegar. Nie ustawiamy tutaj daty. Urządzenie nie posiada daty. Żeby ustawić budzik, a tutaj mamy lepszy numer. Urządzenie Sencor SRD230 jest zrobione tak, że przyciski głośniej, ciszej, czyli góra i dół kółeczka, to jest alarm 1 lub alarm 2. I teraz, co zrobimy? Co trzeba zrobić, aby ustawić alarm? Naciskamy przycisk na przykład alarm 2, czyli w górę. Naciskamy w górę, się nam podświetlił. I teraz naciskamy przycisk ten pierwszy od lewej strony. Wtedy wchodzimy w tryb budzika. Przyciskiem lewo, znaczy tym kółeczkiem lewo-prawo ustawiamy sobie godzinę. Potwierdzamy, już nie potwierdzamy przyciskiem lewym tutaj po lewej stronie, tylko potwierdzamy górą. Przyciskiem właśnie góra, czyli AL2. I tak samo ustawiamy minuty i tak samo potwierdzamy AL2. Potem mamy przycisk, potem mamy na wyświetlaczu, czy chcemy, żeby nam nas budziło USB, buzzer czy radio FM. Ustawiamy, zatwierdzamy górą i mamy ustawiony budzik. Jak mamy ustawiony budzik i nas obudzi, to chcemy mieć funkcję drzemki, to naciskamy przycisk drugi i za 9 minut nam znowu nas obudzi. Tak, przycisk drugi od lewej strony. Aby wyłączyć alarm w ogóle, to tutaj mamy ciekawą rzecz, bo musimy nacisnąć alarm, czyli jeden, albo alarm 2, albo alarm 1. I to jest odpowiednio albo góra, albo dół. I następnie wybrać alarm off, czyli wyłączyć alarm. Tak jak ja, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie Państwu zademonstrować tego budzika, ponieważ jest on dla osób niewidomych niedostępny. Ani jeden, ani drugi alarm. I powiem więcej, mogłem coś pomylić przy tym ustawianiu tego budzika, więc radzę, jeżeli ktoś jest naprawdę tym zainteresowany, zajrzeć po prostu do instrukcji obsługi w celem ustawiania tych alarmów. Ponieważ są to rzeczy niedostępne, więc tak mniej na to zwracam uwagi. Pojawia się tu różne rzeczy na wyświetlaczu, ale no, że tak powiem, jest jak jest. Także proszę mieć na uwadze, że tutaj może się coś zmienić, mogłem coś troszeczkę pomylić, jeśli chodzi o ustawienia właśnie budzika, ustawienia zegara. Niemniej są one dostępne tylko w stanie czuwania i no raczej z osobą widzącą nie polecam tego, raczej tutaj dla nas. Natomiast cała reszta radia jest dla nas jak najbardziej dostępna. Plusem między Sencorem 230 a 215 jest to, że można chodzić po folderach, można przewijać właśnie odtwarzane pliki. Radio pamięta, gdzie skończyliśmy w danym miejscu, prawda? Robi nam taką jakby zakładkę, gdzie skończyliśmy odsłuchiwanie. Pamięta nam. Czyta wavy MP2, MP3. To nam czyta. I mogę powiedzieć, że poza tym, co jeszcze? Bardzo ładnie wygląda ten odbiornik. Bardzo ładnie się wizualnie prezentuje. Nie wstyd go dać komuś nawet na prezent.
jest jaki jest, że tak powiem. Tutaj egzemplarz, który mamy, jest czarny, z czerwonymi obwódkami i srebrnymi przyciskami, więc to wygląda całkiem, całkiem ładnie i okazale. Nie wstyd tego postawić na żadnym stoliku ani meblu. Natomiast jest to urządzenie, jakie jest, prawda? Teraz tak, koszt. Kosztuje 80 zł, więcej bym za to nie dał. Jeżeli ktoś od Państwa chce za to więcej, ja bym nie polecał więcej. A jeśli miałbym porównywać jego brata, jego małego brata, SRD 215, to powiem szczerze, SRD 215 wypada dużo bardziej korzystnie. Dlaczego? SRD 215 może być kartą muzyczną, może być, ma dużo, dużo lepsze radio niż to urządzenie, zdecydowanie. Także ma więcej różnych funkcji, dla nas bardzo przydatnych. Na przykład te alarmy dla nas nie są w ogóle przydatne. No, bardziej nam się przydaje właśnie tutaj chodzenie po plikach czy folderach. No, 215 nie potrafi chyba chodzić po folderach, o ile wiem, o ile pamiętam. No, ale radio jest bardziej. No i dźwięk. Tutaj co prawda mamy stereo, ale nie mamy takiego ładnego dźwięku. Mamy ładną górę. Ja jeszcze dla świętego spokoju włączę to, żeby Państwo się przysłuchali. Tak to gra. I nie jest to żadne przekłamanie. Tak to słychać. Nie mamy tego basu tutaj. Gra to raczej kubełkowato. Nie robi takiego wrażenia jak SRD 215. Powiedzmy sobie szczerze. Przynajmniej na mnie. Na mnie wrażenie SRD 215 zrobiło dużo, dużo większe niż to urządzenie. To urządzenie jest takim pospolitym odtwarzaczem. Natomiast z racji tego, że byłem zachwycony, nie ukrywam, i redakcja Sencorem SRD 215, myśleliśmy, że Sencor pójdzie w takie urządzenia i zobaczymy coś fajnego w 230. Niestety się zawiodłem, jeśli miałbym być szczery, to powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo, nie bardzo. Co tu możemy powiedzieć? Wejście AUX, jak działa? Działa tak, że po wpięciu kabla 3,5 mm, czyli kabla jack-jack, automatycznie nam się przełącza na wejście AUX Sencor. Wejście AUX jest wejściem stereofonicznym oczywiście. Mamy sygnał stereo. Natomiast urządzenie nie daje zasilania dla mikrofonów na przykład elektretowych, więc mikrofon nam nie zadziała z tym urządzeniem. Szkoda, ale niestety tak jest. Nie usłyszymy tutaj mikrofonu z żadnych słuchawek ani z niczego takiego. Nie daje nam zasilania Sencor do mikrofonów generalnie, więc to jest typowo wejście AUX-owe. I możemy oczywiście spokojnie, gdy mamy podłączony AUX, przełączać się między radiem i kartą i tak dalej, przyciskiem function. To nie ma żadnego problemu tutaj z tym. Natomiast no, takie założenie, że w momencie, gdy włożymy do gniazda AUX kabel, od razu nam się automatycznie przełączy na AUX. Natomiast możemy sobie się przełączać pomimo włożonego już AUX-a, możemy spokojnie przełączać się na radio, to nie ma problemu z tym. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli naciśniemy przycisk function, mamy włączone radio, naciskamy przycisk function i mamy włączony AUX, to pierwszym będzie AUX. AUX ma pierwszeństwo przed USB i pendrive'em. Podam kolejność, jeśli mamy i włożoną kartę, i włożonego pendrive'a, i podłączony Sencor jako AUX, to mamy kolejność następującą. AUX, USB, karta, radio. I tak w kółko. AUX, USB, karta, radio. Taka jest kolejność.
No i jeszcze słówko drobne. Senkor może być tak samo dobrym, i tutaj powiem nie bez kozary, nawet bardzo dobrym powerbankiem do naszego telefonu. Senkor jest zasilany z sieci. Załóżmy, że nie mamy ładowarki, nie wzięliśmy. Wystarczy, że mamy kabel USB, który pasuje do naszego telefonu. Podłączamy do Senkora, włączamy urządzenie i ładujemy sobie telefon bez problemu. I tutaj mogę powiedzieć, że nie ma tutaj tych ograniczeń bateryjnych. Tutaj, że tak powiem, mamy do czynienia z zasilaniem sieciowym, więc jest to prąd przyzwoity 5 V 2 A spokojnie daje radę naładować telefon, i to w całkiem niezłym czasie. To raz. A druga rzecz, no jeżeli jesteśmy na zasilaniu bateryjnym no, z czterech baterii R14, przypomnę, że to urządzenie jest zasilane czterema bateriami R14, to wtedy problem jest już większy, ale też nie jest tak strasznie, ponieważ te R14 starczają na dość długo. Można nimi załadować telefon, natomiast powiem szczerze, próbowaliśmy i po załadowaniu telefonu baterie są dość gorące, bo jednak dość dużo prądu z nich ubyło i powiedzmy sobie szczerze, znacznie, znacznie krótszy będzie ich żywot. Polecam jednak ładowanie na zasilaniu sieciowym. To tyle, co mogę powiedzieć Państwu o urządzeniu Senkor SRD230. Koszty tego urządzenia to 80 zł, mniej więcej 85, no można dać. Jeśli Państwo uważają, że jest to urządzenie przydatne, to jak najbardziej. Jeśli Państwo nie uważają, no to już Państwa decyzja. Czekam na komentarze na stronie Tyflo Podcastu, ewentualne. No i cóż, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, Robert Łabęcki. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.